Siemano, zapraszam na film. Witam serdecznie z raju. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak mieszkam i powiem wam też w sumie, dlaczego zamieniłem to swoje życie w Anglii, gdzie spędziłem 15 lat. W sumie dobre życie w Anglii, taki middle standard, na to, co mam teraz. Zapraszam do oglądania. Tak, to jest właśnie wróg numer jeden, ale quiet, jest taki w porządku. O, coś się chyba denerwuje. No, dawaj. Zaraz cię ugotujemy. No, to one robią hałas. Słuchajcie, to jest ten domek, w którym mieszkam. Mieszkam tu z Daniką. W sumie to zrobiłem film jeden na Daydream Vlog, ale mam tutaj sporo subskrybentów z Polski, może, którzy nie mówią po angielsku i nie widzieliście filmu na Daydream Vlog, dlatego wam pokażę. Nie, to jest Bohol, wyspa Bohol. Po środku w zasadzie wyspy Bohol, miejscowość nazywa się Carmen, wioska. To jest... Tak to wygląda z zewnątrz, sąsiedzi, w sumie to rodzina. I tutaj drugi domek. Pokażę wam teraz w środku. O, tutaj jest Vanessa, mama. Vanessa to jest córka Danusi, mama. W tym pokoiku śpię. W nocy nie używam tego wiatraka, wiecie, jest bardzo zimno w sumie, bo to jest tak na górce trochę mieszkamy, więc jest ok. W dzień bardziej. No, tak to wygląda w środku. Ja wiem, co powiecie, kurczę, 100 lat wstecz, no ale tak się żyje na Filipinach. Większość gospodarstw wygląda właśnie tak. To jest druga strona, kibelek. Tutaj prysznic biorę, bo wody nie ma, musimy wodę przynosić tam z dołu. Albo tutaj jest taka studnia, ale ta woda w tej studni jest jakaś taka brudna, więc przynoszą z dołu. Danusia robi pranie. Cześć, Danusia. Cześć, ej. Sej cześć. Cześć. Ej, Danusia, sej cześć. Cześć wszystkim. Sej, powiedz. Sej. O, no, sej siemano. Landry. A tu jest ta studnia, o której wam mówiłem, ale woda jest tam brudna. No, jest to nawet, patrzcie, nawet jest niezabezpieczone tak w sumie dobrze, tylko jakieś deski. Kurczę, to się może zawalić w każdej chwili, tak myślę. Jest dosyć głośno. O, tutaj mają... głośno w sensie, że Filipińczycy lubią karaoke, muzykę, także w jednym domu grają muzykę przez godzinę, potem w drugim, potem w trzecim, czwartym i tak to właśnie wygląda cały dzień. Po prostu jest party. Tutaj to oni używają tego do suszenia kokosów. Przygotowują, ja nie wiem, kładą te kokosy na górze, potem to suszą i używają tych kokosów do palenia. Czyli gotują na tym. To jest jakieś drzewo, tu świnie wcześniej hodowali. Nie wiem, świnie zostały zjedzone, zostało tylko coś takiego. No, i tak to wygląda. A teraz usiądę sobie z Danusią tutaj gdzieś, z boku. I wam powiem w sumie, dlaczego wyjechałem na tej Filipiny, bo w sumie to ciekawe jest. Może nie będę siedział, może sobie stanę. Nie ma za bardzo gdzie usiąść. Słuchajcie, w roku 2000 chyba trzecim albo czwartym wyjechałem do Anglii. Miałem wtedy chyba 21 lat. No i mieszkałem tam przez 15 lat. Pracowałem od rana do nocy, 15-18 godzin, dzień w dzień. Te kługuty zaraz zastrzelę. No i to życie było takie, no takie nudne, monotonne, takie, no jak większość osób ma, rodzina, dom, praca i tak to wyglądało, praca, dom,
I w sumie jakiś czas temu wpadł mi film Damiana z Ucieczki do Raju i zacząłem go oglądać i gdzieś ta Azja mi się tam przewijała w głowie, ale no nie wyjeżdżałem z tego względu, że miałem rodzinę. No i taki punkt zwrotny to był w momencie, kiedy ta rodzina się rozpadła i żeśmy się rozstali z partnerką i wtedy mówię, no w sumie mogę teraz zrealizować te takie ciche plany, które gdzieś tam w głowie były. Może nie plany, ale no miałem gdzieś tam w głowie tą Azję, tak? No i to była w sumie dobra okazja do tego, żeby się po prostu zawinąć i przyjechać na Filipiny. Po przyjeździe tutaj, słuchajcie, na Filipiny przyjechałem do Damiana, spędziliśmy trochę czasu razem, potem sobie coś tam wynająłem, no zacząłem sobie żyć na tych Filipinach. No i w sumie to było to, czego potrzebowałem, takiej wielkiej zmiany i przed wyjazdem na Filipiny dużo osób mi odradzało, mówili: Mariusz, gdzie ty jedziesz, w sumie tu masz tutaj dobre życie, you know, dom, samochód, praca, wiesz, to takie normalne życie. No ale no ja nie byłem szczęśliwy, bo było to takie nudne, monotonne i no nie chciałem całe życie siedzieć w robocie i tak przeżyć swoje życie. Wolałem obniżyć swój standard życia, żyć za mniej, nawet biedniej, ale być szczęśliwy i być w miejscu, w którym będę się czuł dobrze. W sumie nigdy nie byłem na Filipinach i nie wiedziałem, co mnie spotka, ale po przyjeździe tutaj odnalazłem siebie, odnalazłem, że to jest to miejsce, że to jest to miejsce, w którym chcę mieszkać. Znaczy, było tak, że pierw wylądowałem w Manili, potem z Manili następnego dnia miałem transfer do Dumaguete i w Dumaguete spędziłem w sumie 3 dni i byłem trochę rozczarowany. Dumaguete jest miasteczko, straszny tłok i bardzo mi się tam nie podobało. To jest chyba jedno z gorszych miejsc do życia, tak myślę. No i jak przyjechałem na Sikihor, to po prostu się rozkochałem. Piękne plaże, palmy, woda, wiesz, niebieska, naprawdę świetnie. No i tam otworzyłem w jakimś czasie guest house. Prowadziliśmy to przez w sumie 2 lata. Jak przyszła pandemia, to powiedziałem: zamykamy, tu nie będzie biznesu przez następne 2 lata, nie ma sensu po prostu tego trzymać i utrzymywać przez 2 lata, zawijamy się. No i przyjechałem na Panglao. Na Panglao mieszkałem przez rok, poznałem mnóstwo wspaniałych ludzi, poza tym muszę wam powiedzieć, że jest mnóstwo Polaków na Filipinach. Na Sikihor było nas sporo, no jak pandemia się zaczęła, to troszeczkę towarzystwo się porozjeżdżało, ale Polaków znowu poznałem tutaj, znaczy znałem ich wcześniej, ale zacząłem po prostu mieć lepszy kontakt z nimi po przyjeździe tu na Panglao. Czyli Krzysiek, Pirat, Peter, ojej, no jest trochę tych osób, Damian z Ucieczki do Raju, no i tak się po prostu trzymamy tą paczką tutaj. No opowiedziałem wam troszeczkę tak historię pokrótce, teraz powiem wam, no czy jestem szczęśliwy. Jestem bardzo szczęśliwy i nie chciałbym mieszkać w Anglii. Nie wiem, co mi życie przyniesie. Ale zrobię wszystko, żeby po prostu do Anglii nie wrócić i zrobię wszystko, żeby do Polski nie wrócić. Kocham swój kraj, ale to nie jest miejsce dla mnie do życia. Ja lubię palmy, jest gorąco, wesoło, miło. Naprawdę na Filipinach jest świetnie i ludzie, którzy tutaj mieszkają, bo kraj w zasadzie tworzą ludzie. Filipińczycy są niesamowici, uśmiechnięci, zadowoleni, bardzo pomocni i dają ci takie poczucie, że czujesz się, jakbyś był u siebie w domu. Poszedłbym do któregokolwiek z tych domów, nie wiem, 100 metrów stąd i oni mnie przyjmą jak brata. Dadzą mi jeść, będą ze mną siedzieć, rozmawiać. No tak to po prostu jest na Filipinach. No i nie chciałbym tego nigdy zamienić na te kraje zachodnie, nie? No tak, jestem szczęśliwy tu. Jest fajnie. Słuchajcie, czy to była dobra decyzja? To była najlepsza decyzja, jaką zrobiłem w życiu, że wyjechałem na Filipiny. Z rodziną nie widziałem się już chyba z 7 lat. No i oczywiście bardzo za nimi tęsknię i może uda mi się odwiedzić ich. W tym roku przyjadę do Polski. Może, zobaczymy. Wszystko zobaczymy, bo chciałbym zabrać też Danikę ze sobą.
Chciałbym, żeby ona zobaczyła i takim dobrym polskiej, takim dobrym momentem w sumie chyba na przyjechanie do Polski to jest zima, bo no oni nie znają tu czegoś takiego, dlatego myślę, że jak będę w Polsce, to będę w okresie gdzieś styczeń, luty, tak może grudzień, święta, zobaczymy. No i jeszcze teraz odpowiem wam w sumie na to pytanie, które jak już wcześniej wspomniałem, dużo osób mi odradzało, mówiło, że będę jak gdyby taki downgrade w swoim życiu robił, wyjeżdżając na Filipiny i w sumie chciałbym tym ludziom, którzy mi to mówili, teraz powiedzieć, że no czasami musisz zrobić taki downgrade w życiu, żeby poznać, zobaczyć inne wartości. Wartości, których może nie doświadczałeś wcześniej, może nie znałeś, nie doceniałeś, a może tak bardziej. No ja dużo rzeczy nie doceniałem. Po zamieszkaniu na Filipinach troszeczkę się to zmieniło. Przez okres w sumie 5 lat przeżyłem tu w sumie parę tajfunów, kilka trzęsień ziemi. Filipińczycy są wspaniali. Słuchajcie, jak był ten tajfun Odette i jeździłem z kamerą nagrywać trochę po okolicy, trafiłem do domu, gdzie stały dwie ściany. Nie było dachu, dwie ściany, woda była na 1,5 metra w domu. Przed domem na takiej górce siedziała rodzina. Mąż, żona i trójka dzieci. Jedna dziewczyna była taka około 15 lat, a ta dwójka była w wieku, nie wiem, 2-3 lata, może 4. I oni byli szczęśliwi. Ja tak z takim zdumieniem w sumie patrzyłem na nich, mówię, dlaczego wy tacy szczęśliwi jesteście? Wiesz, w sumie nie rozumiałem, wiesz, dom rozwalony, nie mają gdzie spać. A oni powiedzieli, że oni się cieszą, że żyją. I słuchajcie, no ten moment to mnie rozwalił. Położył mnie po prostu na łopatki, wiesz, widząc ludzi, wiesz, w zrujnowanym domu, siedzą przed domem i oni mówią, że oni są szczęśliwi, naprawdę. Mega. I tacy są Filipińczycy. Oni się po prostu cieszą z każdego dnia życia. Coś, czego chyba nie potrafimy my docenić w krajach europejskich, zachodnich, nie wiem. No i ja tak mam też. Ja się cieszę z każdego dnia, który dostaję. Cieszę się, że jestem z dala od pracy, z dala od szefa, tych obowiązków pracy i tak dalej. No. A finansowo powiem wam, że to wygląda nie wcale gorzej, niż jak mieszkają w Anglii. Mówię, koszty życia w Anglii są bardzo wysokie. I tak, zarabiałem dużo pieniędzy w Anglii, ale też wydawałem dużo pieniędzy. Także niewiele mi zostawało z tych moich wypłat, wiesz? Ale tu jest gorąco. Słuchajcie, dziękuję bardzo za to, że oglądaliście ten film. Mam nadzieję, że kogoś zmotywowałem do tego, żeby wyjechał do Azji, nie wiem, gdzie indziej, znalazł swoje miejsce na świecie. Damian z ucieczki do raju, on mnie właśnie zmotywował. I dlatego też zacząłem robić ten Daydream Vlog i teraz ten kanał po polsku z tego względu, że chcę po prostu dać też coś od siebie do was. Chciałbym, żebyście też podjęli jakąś decyzję w życiu. Nie mówię, że wszyscy macie przyjechać na Filipiny, ale może da wam to coś do myślenia i jest tyle pięknych krajów dookoła, gdzie można naprawdę sobie żyć fajnie, za nieduże pieniądze. Dużo osób wpada taką monotonię życia i po prostu praca, dom, praca. Przeżywają te życie, potem jak już są starzy, to wtedy myślą może, żeby gdzieś wyjechać. Tak jak ja bardzo dużo poznałem właśnie Amerykanów, Australijczyków, Kanadyjczyków, którzy czekają wszyscy do emerytury, ale jak potem przychodzi ta emerytura, no to mają już te 65-67 lat, no i co oni wtedy na tych Filipinach tutaj zrobią? Za bardzo, no co, tylko wyprowadzić się i czekać, nie? Dlatego mi się wydaje, że po prostu jak macie podjąć decyzję o wyjeździe, lepiej to zrobić, jak jesteście młodzi, piękni, zdrowi, tak jak ja. Więcej fanów jest wtedy. Słuchajcie, dziękuję bardzo, że obejrzeliście ten film do końca. Zapraszam na następny odcinek i pozdrawiam z raju.